Witam wszystkich szlachetnych Polaków. Dzień dobry. Drodzy Państwo, dzisiaj mamy 23 lutego 2015 roku. Dla nas, dla mnie osobiście jest to szczególny dzień, o czym za chwilę. Wspominamy 23 lutego świętego Polikarpa, biskupa i męczennika, drodzy Państwo. Ale też 23 lutego to jest data, rocznica śmierci Zygmunta Krasińskiego, polskiego poety, i rocznica śmierci króla Stanisława Leszczyńskiego. I to jest rocznica 249, rocznica śmierci. Zmarł król 23 lutego po cierpieniach, ponieważ oparzył się przy kominku, cierpiał, 7 się oparzył, 23 zmarł w Lunéville we Francji, gdzie jest w pobliżu pochowany w kościele w Nancy. Mały relikwiarz znajduje się na Wawelu ze szczętami Stanisława Leszczyńskiego. Drodzy Państwo, ale w jakim celu dzisiaj występuję przed Państwem? Otóż, drodzy Państwo, 21 lutego, czyli w sobotę, ostatnią sobotę, w Częstochowie odbył się zjazd ruchu obywatelskiego, o czym za chwilę, czy to jest obywatelski rzeczywiście, Stop fałszowaniu wyborów, mniej więcej tak bym go nazwał. Ten ruch nazywał się Ruch Kontroli Wyborów. Będą te nazwy się pojawiać w prasie, drodzy Państwo. Kto był inicjatorem tego ruchu? No była to organizacja, Stowarzyszenie Solidarni 2010. Inna organizacja, żeby tutaj nie popaść w jakąś niedokładność, to ja pozwolę sobie z dzisiejszej Gazety Polskiej, Gazeta Polska Codzienna, wydana dzisiaj 23 lutego, zacytować fragment. Otóż na stronie trzeciej znajduje się artykuł pod tytułem Dość fałszowania wyborów. Masowa inicjatywa obywatelska. Niemal 80 organizacji obywatelskich przystąpiło do akcji Ruch Kontroli Wyborów. Tak wielkiej mobilizacji społecznej nie było od głosowania w wyborach do Sejmu Kontraktowego w czerwcu 1989. Powołujemy Ruch Kontroli Wyborów, łączy nas wola obrony prawa i suwerenności narodu wobec zwiększających się z roku na rok zagrożeń, oznajmił Marcin Dybowski z Krucjaty Różancowej, współorganizator konferencji Powstań Polsko, która odbyła się w minioną sobotę w Częstochowie. Artykuł napisała Magdalena Plejko i czytamy dalej. Organizatorami konferencji była Krucjata Różancowa, którą prezentował Marcin Dybowski, Solidarni 2010 i przedstawicielem była Ewa Stankiewicz oraz Klub Ronina, w którego imieniu występował Józef Orzeł. Do ruchu przystąpiły m.in. Kluby Gazety Polskiej, Studenci dla Rzeczypospolitej, Akademicki Klub Obywatelski imieniem Lecha Kaczyńskiego, Stowarzyszenie Pokolenie. Jednym z pomysłodawców inicjatywy był dr Jerzy Targalski. No i tutaj mniej więcej taka relacja. Drodzy Państwo, byłem na tej konferencji. Byłem. Byłem, ponieważ organizatorzy zapraszali też członków komitetów wyborczych. Tak się składa, że jestem członkiem komitetu wyborczego szlachetnego Włodzimierza Juliana Korab-Karpowicza. No więc uważałem za stosowne pojechać na tę konferencję, żeby zabrać głos. Konferencja rzeczywiście była w formule takiej typowo partyjnej, prawda? Czyli było jakieś prezydium, były wystąpienia i na końcu przystępujecie czy nie. Większość rzeczy była wyreżyserowana, może to słowo wyreżyserowana, ułożona powiedzmy, zaplanowana. Drodzy Państwo, w czym jest problem? Do rzeczy przejdę. Otóż obecna ordynacja wyborcza, mówimy tu o zbliżających się wyborach prezydenckich, parlamentarnych. Obecna ordynacja wyborcza jest typową ordynacją bolszewicką, prawda? Ona ma nie tyle ułatwiać fałszerstwo, ile ona gwarantuje w 100% fałszerstwa. Kontrolowanie tego typu ordynacji w praktycznym jej wykonaniu to poprzez zorganizowanie kilku osób, które w każdej komisji będą śledziły wybory, czyli zorganizowanie, ponieważ komisja jest 27 tysięcy, więc zorganizowanie około 50-70 tysięcy wolontariuszy pod auspicjami, jakby nie było, ruchów czy stowarzyszeń afiliowanych przy partii politycznej PiS, no jest wielkim nieporozumieniem, prawda? Tego się po prostu nie da skontrolować. Najpierw powinni organizatorzy, czy ktokolwiek, zebrać się w formule sejmiku czy sejmu i stwierdzić, czy to jest do skontrolowania.
ja jako marszałek Wielkiej Konfederacji Niepomińska na Dominii 2014, używając rozumu tylko, jako Wojciech Edward Leszczyński, stwierdzam, jako prezes Fundacji im. Króla Stanisława Leszczyńskiego Quomodo, komuś się może nie podobać, że tu mam jakiś konflikt interesów, prawda? No ale nie mam konfliktu interesów, bo też nam zależy, żeby wybory były niefałszowane, przez to logiczne. Tym bardziej nam zależy, że tego się nie da skontrolować. To jest węzeł gordyjski, który trzeba rozciąć mieczem. Jak to zrobić? Drodzy Państwo, no można to zrobić poprzez wolną elekcję. Nie da się inaczej. Nie da się skontrolować zawodowych fałszerzy. No bo przecież zawodowi fałszerze asekurowani przez prokuratorów sędziów są nie do skontrolowania. No jeżeli ktoś uważa, że trzech wolontariuszy sprawdzi, skontroluje, no to oczywiście jest w błędzie, prawda? Oszukuje się tych młodych ludzi, tych pasjonatów, świadomie się ich wprowadza w błąd. Ja tu oczywiście posądzam partię PiS, którą nazywam od pewnego czasu partią lokajów, bo oni domykają ten chory układ, ten komunistyczny, bolszewicki układ i marnują potencjał, powiedzmy, kilku milionów Polaków, którzy nie widzą dla siebie innej możliwości, wybierają PiS jako najbardziej zbliżoną formułę partii patriotycznej. My oczywiście jako Sejm Walny jesteśmy za tym, żeby partie zniknęły z naszego krajobrazu na zawsze, żeby zniknęły i żeby już nigdy się nie pojawiły. Ale oczywiście jesteśmy legalistami. Uważamy, że to trzeba zrobić w sposób pokojowy, ale mądry. Otóż my proponujemy wolną elekcję 8 maja, na którą wszystkich zapraszamy. Wszystkich, to znaczy marszałków, czy elektorów, sejmików powiatowych. Nie, że przyjdzie zwolennicy, przyjdą pana Komorowskiego i wykrzyczą pana Komorowskiego. No tak, to nie, bo byśmy popełnili błąd. Chodzi o to, że 8 maja muszą przyjść elektorzy z powiatów ziemskich. A w powiatach ziemskich mogą stać się elektorzy tylko w formule sejmikowej, na której zostaną obrani, prawda? Mało tego, oni wrócą i zostaną rozliczeni z tych głosów. Muszą być zaakceptowane te głosy. Nie, że on został upoważniony głosować na kandydata tego, a zagłosował na kandydata innego. Czyli tutaj musi być upoważniony. Większość buntuje się przed instrukcjami poselskimi. W naszej konstytucji wręcz, no proszę Państwa, pełnomocnik wykonuje jakby pełnomocnictwo w imieniu mandanta. Mandat określa, jak należy wypełniać pełnomocnictwo. To nie może być pełnomocnik, który reprezentuje mandanta w sposób sprzeniewierzający się jego interesom. To jest bez sensu oczywiście. W związku z tym instrukcje poselskie nie były złe. One muszą wiązać ręce, tak jak pacta konwenta, muszą wiązać ręce elektorowi. No nie można wysłać na sejm elekcyjny elektora ziemskiego z danego powiatu i powiedzieć, masz zagłosować na tego i tego kandydata, a on osobiście głosuje na innego. No to jest przeniewierzenie się. No bo w innej formule musieliby wszyscy jechać. Jest też taki sejm, kto wie, czy my go kiedyś nie powołamy, taki tak zwany sejm konny, na który każdy może przyjechać, wykrzyczyć. Ale tu organizacja byłaby trudna, prawda, bo to się zgłosi około 100 tysięcy i to jest trudne. Nasi przodkowie to potrafili, my tego nie potrafimy. Wróćmy, drodzy Państwo, jeszcze do tego eventu, tak go nazwę, eventu w sumie quasi-politycznego, prawda, organizowanego przez przybudówki PiS-u. Dziwię się tylko, że Gazeta Polska codziennie idzie w tą narrację pisowską, to znaczy, że da się skontrolować, że jest to ruch obywatelski, że jest to ruch obywatelski i oni skontrolują wybory. Oczywiście jest to fikcja i utopia, tego się nie da zrobić. W związku z tym PiS wymyślił sobie, że spacyfikuje ludzi oburzonych tym fałszerstwem wyborczym, które nastąpiło, to sejmików szczególnie, 16 listopada 2014, bo tu fałszerstwo było pełne i bym powiedział brutalne i ostentacyjne. To znaczy w tej chwili fałszerstwa nie odbywają się na poziomie danej komisji, nie. Odbywają się na poziomie agregacji w okręgowych i wojewódzkich komisjach wyborczych, prawda? Tam się odbywają, agregując fałszywie. To znaczy, gdybym sumował, wychodzi mi ten, ale ja fałszuję i wychodzi mi ktoś inny. I kto mi coś zrobi, prawda? No kto mi coś zrobi? Czy ktoś policzy? Nie, nie policzy nikt. Sąd nie weźmie tych dokumentów, nie policzy. Więc wszyscy się czują bezkarni, czyli na wyjściu mam dobry, prawda? A na wyjściu mam zły. To jest, dzisiejsze wybory to jest z jednej strony loteria, z drugiej strony głuchy telefon. Czyli komisja podstawowa przekazuje okręgowe informacje, to już fałszuje, przekazuje dalej, fałszuje, na końcu PKW i tak ma możliwość całkowitej swobodnej interpretacji wyników, bo praktycznie musi się opierać na wynikach komputerowych lub powinna. No i oczywiście tam wszystko może wyjść, prawda? Bo cały paradoks złotej całej ordynacji polega na tym, że w skrócie powiem, że robicie jakieś protokoły, ale musicie je wklepać do komputera i niestety wyniki, wyniki są tylko wiarygodne, takie jakie wyjdą na komputerze.
i nikomu do tego, jakie one wyjdą, prawda? Nie ma możliwości, żeby w 27 tysięcy komisjach ktoś zabawił się, wklepując do innego systemu informatycznego i powiedział, że wyniki są takie. Nie, bo oni mają inny komputer i mówią, a nasze wyniki są takie. Czyli to jest oczywiście oszustwo matematyczne też, no ale kto zrobi dzisiaj coś władzy, jak oni powiedzą, że 2 plus 2 jest 8? No kto im coś zrobi, prawda? Oni są w stanie przegłosować gender, że kula jest sześcianem, że prawda, i tak dalej, że słońce krąży wokół Ziemi, to nie jest żaden problem dla tej władzy. Naprawdę, to nie są żarty, tylko... I to nie jest jakiś ewenement historyczny, drodzy Państwo. Dlaczego nie jest to ewenement? Otóż w Polsce jest tradycja królów elekcyjnych od 1573 roku. Pracował tę formułę Jan Zamoyski. Wydawało mu się, że dziedziczność tronu nie zapewnia optymalnego wyboru króla. W związku z tym po śmierci bezpotomnej Zygmunta Augusta wymyślił, że w Polsce będą obierani królowie. No, obierani. Przecież będzie pole elekcyjne, szlachta przyjedzie, jako szlachta, jako reprezentant narodu całego, a właściwie naród w pewien sposób rozumiany. Czyli ci odpowiadają za obronę ojczyzny i zarządność i obwołają sobie króla. No i co się działo? No prawie na każdej elekcji były podwójne elekcje, prawda? No i przyjrzyjmy się ostatnim elekcjom. Po śmierci Jana III Sobieskiego wybieramy sposób obwołania elekcyjny księcia Conti, Francuza, po czym w innym miejscu ktoś obwołuje Augusta II Wiarołomnego, prawda, Sasa, mniejszą ilością głosów. Co się dzieje? No tamten wygrywa. Z dzisiejszego punktu widzenia widzimy, że sfałszowano te wybory, ale rządził ten, który sfałszował, czyli uzurpator August II Wiarołomny. Później wygrywa bezapelacyjnie Stanisław Leszczyński w 1704, ale ktoś może powiedzieć, że była protekcja szwedzka i tak dalej. No to idźmy dalej. 1733. Prawdziwa wolna elekcja. Umiera 1 lutego 1733 August II Wiarołomny, Sas, Niemiec, i ogłaszana jest wolna elekcja. Jest Sejm konwokacyjny, który ogłasza, że królem może stać tylko Polak, Piast, czyli eliminujemy obcokrajowców. Po czym co się dzieje? No król Stanisław Leszczyński jest obwołany królem głosami 100 tysięcy szlachty. Wszystko jawnie, sufragia, każdy się podpisuje, prawda? A 2 tygodnie później jest konkurencyjna elekcja we wsi Kamyk, bo król Stanisław Leszczyński to wybrany tradycyjnie we wsi Pola, na polu elekcyjnym Wola, dzisiejsza dzielnica Warszawy. No a August III, syn Augusta II, tym razem August III, później nazwany, czyli Gnuśny, został wybrany głosami około 200, niektórzy mówią do 1000 głosów szlachty, prawda? Czyli mamy 100 tysięcy kontra 200 tysięcy głosów. No i kto rządzi? Powiedzieliśmy z dzisiejszego punktu widzenia, no to jest sfałszowanie, że przecież nie powinien rządzić August III, uzurpator, tylko powinien rządzić Stanisław Leszczyński, no bo 100 tysięcy kontra 200 tysięcy głosów, no to jest przygniatająca, miażdżąca większość. No wygrał jednak, znaczy wygrał, rządził jednak przez 30 lat August III. Czyli powiedzieliśmy, że dzisiaj są sfałszowane wybory. Wiemy, że zostały sfałszowane. Nie, że nie wiemy. Co robią historycy? No historycy uznają tych króli, nie piszą uzurpator. Nas to boli jako Leszczyński, bo wiemy, że to był uzurpator. No wszyscy wiedzą, każdy historyk o tym wie. Przecież ma dane, tak? Ile głosowane, podpisane. No to nie jest jakaś tajemnica. Więc, ale nie używają tego przydomka uzurpator. Tylko mówią August II mocny król polski. No jaki król polski? Uzurpator. August III król polski. No jaki król polski? Uzurpator, tak? No idźmy dalej. Stanisław August Poniatowski. No tak, pole elekcyjne obsadzone wojskami rosyjskimi. Jedyny kandydat wygrywa. No może w tej formule już nie uzurpator, ale praktycznie narzucony nam król, prawda? No a w jakim sensie też uzurpator? Oczywiście zwolennik Rosji i tak dalej, który za cel miał po prostu przekazać naszą państwowość w ręce rosyjskie, a stało się inaczej, bo trafiliśmy w ręce rosyjsko-prusko-austriackie. Drodzy Państwo, no więc sami Państwo widzicie, jakie te wybory były. I teraz, czy w tej formule dziwi Państwa, że ja namawiam do ósmego, no, do alternatywnych wyborów, ale jawnych, 8 maja, prawda? Żeby się kandydaci zgłosili i poprzez elektorów zagłosujmy. Sprawdźmy to. Drodzy Państwo, wróćmy jeszcze na chwilę do tej konferencji. Otóż ona nawołuje właściwie do tego, żeby stworzyć takich wolontariuszy. Ona ich skaże. Te przebudówki PiS skażą, które będą pilnować. Wiadomo, że chodzi o to, żeby zautoryzować te wybory, że one są quasi-legalne, prawda? Bo tu wiadomo, że nie wygra pan Duda,
No każdy matematyk powie, że to jest niemożliwe, znając sytuację i możliwości fałszerstwa, prawda? Wiadomo, że wygra Komorowski, bo wybory będą sfałszowane, to jest pewne, tak? No jakie mamy przesłanki, że zostaną niesfałszowane? No nie ma żadnych, więc będą sfałszowane. Wygra pan Komorowski, pewnie w drugiej turze, w pierwszej będzie Komorowski Duda, prawda? PiS osiągnie w niej oczywiście tam 48, coś pan Komorowski 53, mniej więcej. Czyli PiS liczy, że w wyborach parlamentarnych osiągnie dzięki temu wynikowi około 40% i to mu wystarczy. I dlatego warto wyłożyć mu pieniądze. Myślę, że wszystkie partie wyłożyły na to pieniądze, żeby partii lokajów, czyli PiS-owi, który tak stoi na czatach, prawda? Tam ci kradną, Platforma, PSL, tam inni kradną, a PSL stoi na czatach, my zamykamy drzwi, żeby do parlamentu nikt się nie dostał, czy jako prezydent, prawda? Nasi muszą być. Jarubas asekuruje, prawda, gdyby się komuś coś stało, no to jest Jarubas jako taki człowiek, który asekuruje, prawda? No i ta, jak to nazywa Korwin-Mikke, banda czworga dogadała się, ci sobie tam kradną, PiS stoi na czatach, no i tu wynajmują jakiś, prawda, ludzi, którzy organizują tego typu konferencje i uważają, że to można skontrolować. No gdyby użyli rozumu, to powiedzieliby tak, idźmy w kierunku kontroli internetowej, bezpośredniej transmisji, prawda? Idźmy w sytuacji żądania, żeby wybory były od samego otwarcia lokali do przeliczenia głosów pod kontrolą wolontariuszy. Nie mają tego zapewnione i oczywiście nikt ich nie dopuści. Ale idźmy dalej, idźmy do okręgowych i wojewódzkich, że tam mają możliwość tego zweryfikowania i bycia przy agregowaniu, asystowaniu przy agregowaniu, czyli przy liczeniu tych głosów, dodawaniu tych głosów. I jeszcze mamy przy Państwowej Komisji Wyborczej naszych wolontariuszy, którzy tam stoją i też, drodzy Państwo, zliczają te głosy. No to wtedy można by mniej więcej to uwierzyć w tą ideę, ale oczywiście tak nie będzie. Oni będą na samym dole, kiedy wiadomo, że nawet gdyby te protokoły były wiarygodne, to zostaną sfałszowane wyżej. Z tej konferencji to jasno wynikało, że na szczeblu wojewódzkim robi się co chce. Wybory się nawet fałszuje. Antydatuje, czyli nie podoba się komuś, wyrzuca, tworzy nowy. Prawda? Jaki problem? Drodzy Państwo, dlaczego nie padają takie sformułowania, że do komisji trzeba by dokoptować przynajmniej jednego notariusza? Prawda? Zresztą notariusz w Polsce jest zawodem zaufania publicznego, który odpowiada za wiarygodność dokumentów. Tak? To nie dwóch wolontariuszy, trzech, których za, nie powiem, że za tabliczkę czekolady, ale na pewno za 10 tysięcy złotych może daliby się skorumpować, prawda? Młodzi ludzie. Może jak nie za 10, to może za 100 tysięcy. Za 100 tysięcy nie, a może za milion. To opłacałoby się komuś wydać kilkanaście milionów, partią by się opłacało wydać. No przesadzam, bo aż tyle to nie będzie kosztować, w sensie przekupienia tych ludzi, przynajmniej większości, żeby oni przymknęli oko, prawda? To nie będzie konieczne, mówię, ale gdyby założyć taki wariant. No więc jedyną alternatywą antidotum jest notariusz, który rzeczywiście jest, jego ciężko jest przekupić, prawda? I on odpowiada swoim imieniem, swoim zawodem za rzetelność wyborów. On pilnuje tego, żeby to było wszystko rzetelnie. Pytanie, dlaczego nie próbujemy zrobić akcji, dokoptujmy notariuszy do komisji wyborczej? No czemu nie ma takiej akcji? Czemu PiS tego nie proponuje? Czemu PiS nie proponuje w formule do sfałszowania wyboru dokoptować notariuszy? Dlaczego PiS nie proponuje, no i ten ruch obywatelski, Krucjata Różańcowa, zamontujmy kamery internetowe? Dlaczego tego nie proponują, prawda? Ale przede wszystkim, dlaczego oni nie proponują, zróbmy referendum. Jakie chcemy przymiotnikowe wybory, czyli nie jawne, bezpośrednie, znaczy nie tajne, bezpośrednie i proporcjonalne, gdzie proporcjonalne to jest fałsz wynikający z metody obliczania, tajne to jest fałsz, że opieramy się na urnie wyborczej i tajemnicy pewnej, szkatule czarnej, prawda? A nie jest jawnie. Obecne wybory są wyborami urnowymi. I ja jako marszałek Konfederacji Niepołomickiej, marszałek Sejmu Walnego mówię, zostawmy te urny. Po co nam urny wyborcze? Zróbmy to w sposób jawny. Czyli zróbmy najpierw referendum, czy Polacy chcą proporcjonalnej, czy Polacy chcą tajne, czy jawne. Referendum to zróbmy. No wiadomo, że będą chcieli jawne, prawda? Każdy chce się podpisać pewien kontrakt, powiedzieć, głosowałem, chcę, żeby moje dzieci widziały, na kogo ja głosowałem. Zresztą jest to pewna odpowiedzialność, prawda? Nas się traktuje jak analfabetu. Masz krzyżyk stawić i nie interesować się głosem, rzucasz do czarnej szkatuły. No nie. Tak nie wolno. Nie chcemy urn wyborczych, chcemy sufragia. Idę, nie ma urny, podpisuję, na kogo głosuję i wychodzę, tak? I sprawdzam później, czy mój głos jest dobrze zakwalifikowany. Mogę sobie zdjęcie zrobić i tak dalej, ale nie na osobnej karcie, na liście, która jest ciągniona. I sobie podpisuję się, prawda? Można oczywiście to jakoś inaczej zrobić, ale mniej więcej w tej formule, że ja się podpisuję jako 1124 na kandydata i wiem, znam swój numer, prawda? Wiem, ile było poprzedników. Podpisuję sobie i mam prawo nawet tej strony zrobić sobie zdjęcie. Lista jest ciągniona, na końcu ją podpisuje notariusz, że to jest ta strona. Prawda? Tu fałszerstwa praktycznie nie ma, jeżeli chodzi o
jeżeli chodzi o takie wybory. No dlaczego tego nie robimy, drodzy Państwo? Dlaczego nie robimy, nie idziemy w kierunku jawnych wyborów? Przecież to jest nasza tradycja. Nasi przodkowie w ten sposób, mając utrudnione zadanie, prawda? Bo trzeba było kreski składać, niektórzy rzeczywiście byli niepiśmieni, ale jednak robiono w ten sposób, chociaż szlachcice byli piśmieni, ja przesadzam tutaj, prawda? Podpisy, pieczęcie, dbano o to, żeby te sufragia potem były wydane. I są, przecież zachowały się sufragia z 1733 roku, gdzie wiemy po nazwisku, kto głosował na Stanisława Leszczyńskiego. Stąd wydają się w tej chwili takie publikacje, elektorzy Stanisława Leszczyńskiego. My wiemy po nazwisku, kto głosował na niego. Czy my wiemy, kto głosował na pana Komorowskiego w 2010 roku? Czy my to wiemy? Czy my wiemy, kto głosował na danego posła? Drodzy Państwo, jest coś takiego jak falsus procurator, to znaczy fałszywy pełnomocnik. Moje pytanie jako marszałka brzmi tak. Jak można, w jaki sposób można udzielić komuś pełnomocnictwa w sposób tajny? To jest po pierwsze. Po drugie, drodzy Państwo, konstytucja mówi o tym, że wybory na prezydenta i w ogóle wybory w Polsce są tajne. Więc pytanie brzmi tak. Ordynacja później wyborcza wprowadza wymóg, znaczy ordynacja. No tak, w sumie ordynacja, czyli ustawa niższego rzędu, wymóg, że musimy złożyć na kandydata na prezydenta 1000 podpisów jawnych, z peslem, kto głosował podpisami, i potem 100 tysięcy, jawnych. No to jak to się ma do tajnych głosowań? Jeżeli ja muszę 100 tysięcy jawnie przynieść głosów, to czy nie popełniam przestępstwa? No to też jest w jakimś sensie głosowanie, prawda? Bo oddaję głos. Deklaruje, że głosuje, że życzę sobie tego. Oczywiście prawnicy mogą to zmanipulować, że to jest tylko taka opcja zgłoszeniowa, że to nie jest głosowanie. No ale na miłość Boga, coś tu jest nie tak. Drodzy Państwo, no nie da się zanieść w worku do Państwowej Komisji Wyborczej 100 tysięcy kartek z krzyżykiem na kandydata. Tak? Bo oni powiedzą, zaraz, ale to jest tajnie, to jest, nie macie konkretnie, no ale wy tak robicie, wy macie krzyżyki, tak? Ale wyście to sfałszowali, boście napisali 100 tysięcy kartek, a wy nie fałszujecie? Drodzy Państwo, więc oczywiście moglibyśmy nie fałszować, tylko zrobić krzyżyki, nie byłyby uznane. Tylko mówię, jak łatwo to jest fałszować, tak? Bo własna ich broń. A co by było, gdybyśmy zanieśli 10 milionów takich podpisów krzyżykowych? Albo 15 milionów. Mamy 15 milionów kartek na kandydata X. No i co wtedy? Z krzyżykiem. Oni tym samym dysponują. Oni mają też 10 milionów na Komorowskiego, kartek z krzyżykiem. No i jak to sprawdzić? Przecież to jest nierealne, tego się nie da sprawdzić. Żaden sąd tego nie sprawdzi, nikt tego nie sprawdzi. I w takiej paranoi w XXI wieku, w 2015, my funkcjonujemy jako Polacy, drodzy Państwo. No przecież tak nie można funkcjonować w nowoczesnym państwie. Czyli nasze rządy oparte są na zakładanym lub domniemanym fałszerstwie. Dlaczego domniemanym? No bo nikt nigdy nie wie, czy ten poseł, czy radny w sejmiku, czy ktokolwiek, czy burmistrz jest w sposób legalny wybrany. Nikt nie wie, można domniemywać, że tak i można domniemywać, że nie. Drodzy Państwo, następne takie małe, jakby tu powiedzieć, zastrzeżenia tego, co się wydarzyło. Otóż na tej konferencji, stworzonej, jak mówię, w formule takiej bardziej partyjnej, na końcu głos zabierały komitety wyborcze. No i te komitety wyborcze tak były zaszczute, bo na samym końcu, wiedzą Państwo, już ta sala wypełniona nie w całości, mniej więcej w połowie, albo nawet mniej 30%, bo to już na odchodnym było. Godzina mniej więcej 16-18, a konferencja zaczęła się o 12. Te komitety, które są najbardziej zainteresowane wyborami prezydenckimi, no przecież komitety wyborcze najbardziej są zainteresowane wyborcami. I trzeba by wysłuchać te komitety, wszystkie, prawda, jak one widzą pilnowanie wyborów. Więc pan, który z tej krucjaty różańcowej, który się nazywał Marcin Dybowski, no był moderatorem, czyli był jakby przewodniczącym tej konferencji. Otóż co on robi? No on daje tylko komitetom alternatywę. Przystępujecie do tego ruchu czy nie? No przecież wypadałoby zdebatować, jak to zrobić, tak dalej. Nie dał żadnej szans. Ten Marcin Dybowski, prawda? Krucjata różańcowa, czyli quasi religijna organizacja, chce zająć się pilnowaniem wyborów. No bardziej się chce wymodlić, prawda? Czyli każe Polakom wierzyć, że oni sprawdzili i traktuje się nasze wybory jak religię, prawda, opartą na wierze. Że ze szkatułki wyszło, drodzy Państwo, uwierzcie w te wyniki, prawda. To jest religia. Dzisiejsze wybory to jest religia, prawda. Religia wyborcza. Czyli mamy wybory urnowe. Drodzy Państwo, zabrałem głos. Zabrałem głos jako członek Komitetu Wyborczego Szlachetnego Włodzimierza Juliana Korab-Karpowicza i jako marszałek Sejmu Walnego.
i zwróciłem audytorium, prezydium też, uwagę, że trzeba zwrócić uwagę, drodzy Państwo, na niebezpieczeństwo. Że ta ordynacja, ona gwarantuje oszustwa, więc kontrolowanie tego typu nie ma sensu. Bo jeżeli coś to gwarantuje, to nie ma sensu. Trzeba to zmodyfikować, trzeba to zmienić, prawda? Tego się nie da zmienić, ponieważ 70 lat modyfikowano tą ordynację, żeby doprowadzić ją do perfekcji oszustwa. W skrócie, bo ta ordynacja w sensie już liczenia to jest bardzo króciutka. Piszecie protokoły, wklepujecie do komputerów i czekacie na wyniki. Mniej więcej ta formuła obowiązuje w Polsce. Czyli oczywiście tam się formalnie zawodzi te protokoły, prawda? One gdzieś tam docierają, ale nikt tego tak naprawdę nie sprawdza. Oczywiście opierają się na Excelach wszyscy, prawda? I tak dalej, tych dokumentach. To zupełnie wszystko niewiarygodne. No i zwracając uwagę, mówiąc o pewnych zastrzeżeniach, pan Dybowski, Marcin, co robi? Odbiera mi głos. Odbiera mi głos, któremu mówię, że największą wartością jest głos wolny. Jak pisał król Stanisław Leszczyński, głos wolny, wolność ubezpiecza, prawda? Bez wolności słowa, wolności wypowiedzi, nie ma wolności osobistej, nie ma wolności polskiej. To jest nierealne. Więc zabiera głos komu? Członkowi komitetu wyborczego, kandydata, nazwalibyśmy go niszowego, prawda? Aczkolwiek według nas jedynego w sposób prawidłowy obranego na Sejmiku Ziemskim w Bielsku-Białej, jedynego prawidłowego, obranego w formule kandydackiej, prawda? Ale to w tym momencie jest nieistotne. Czyli zabieramy głos, a ktoś nam odbiera ten głos, mówiąc o pewnych zastrzeżeniach jako przedstawiciel komitetu. Mówię też z punktu widzenia sejmowalnego i mówię jako Leszczyński, z tradycją leszczyńskich, prawda? Więc wypadałoby przynajmniej wysłuchać. Pan Dybowski zabiera głos, klaka, wyklakuje mnie. Państwo zobaczycie w dalszym ciągu tego programu, tego wideoklipu, tak go nazwijmy, programu, dalszej części, jak to się stało. Na szczęście jest to nagrane, można to obejrzeć. Proszę Państwa, z tej całej konferencji wynikało, że przedmówcy, prelegenci mówili, jak bardzo są skomplikowane te wybory, w sensie obliczania i tak dalej, i z czego wynikało, że praktycznie one są nie do skontrolowania. No są nie do skontrolowania. Gdyby to prowadził marszałek Sejmu, dałby konkluzję, że konkludując stwierdzamy, że te wybory nie są do skontrolowania, w związku z tym odpuszczamy sobie ten wolontariat, bo to jest fikcja. Są nie do skontrolowania. No nie da się skontrolować komisji wyborczej, która na przykład nie dopuszcza do wszystkich dokumentów, czy nie dopuszcza do sali, gdzie się liczy głosy. No to jest fikcja. Nie można powiedzieć, że ja kontroluję, kiedy ja nie jestem uczestnikiem liczenia głosów. Albo nie jestem cały czas, nie dopuszczają mnie cały czas w komisji. No jeżeli nie mam tej gwarancji, to nie mogę powiedzieć, że ja biorę udział w kontroli wyboru. Więc pan Dybowski, Marcin, no można powiedzieć, że próbuje zorganizować coś, co ma dać certyfikat legalności, ale posługując się rozumem, jest to niewykonalne. No to po co robić taką fikcję, że obywatele skontrolują, w domniemaniu oczywiście czytaj, PiS kontroluje wybory. No PiS tak skontrolował wybory samorządowe, że złożył 16 protestów. 16 protestów, a 27 tysięcy komisji, tak? Oczywiście one będą skuteczne, ale gdyby złożył ich więcej, gdyby dał najlepszych prawników, gdyby próbował, prawda? No nie zrobił tego. I mamy uwierzyć, że teraz przypilnuje wyborów prezydenckich? No na jakiej podstawie mamy to wierzyć, drodzy Państwo? Jest to niewykonalne. PiS oczywiście powinien poprzeć, jako opozycja, która bierze pieniądze, powinien powiedzieć, tak, chcemy jawnych wyborów, poprzeć Sejm walny, naszą ideę, Sejm walny, poprzeć. Oczywiście to nie weszłoby niby teraz, ale w takim razie powiedziałby, dobrze, niech kandydaci będą na wyborach wolnych 8 i na wyborach tych urnowych, nazwijmy ich, 10 maja. Drodzy Państwo, zacznijmy powoli posługiwać się właściwie terminami. Otóż ja proponuję, że jeżeli będą te wybory urnowe, czyli wybory urnowe, no tak je nazwijmy, zamiast sejmów elekcyjnych, sejmików elekcyjnych, będą wybory urnowe, to musimy nazywać tych wygrywających jako prezydent urnowy albo prezydent uzurpator, prawda? Ale najlepiej urnowy. Nazywać go, tak? Burmistrz urnowy, prawda? Wójt urnowy. Prezydent urnowy. Radny urnowy, prawda? To są urnowi wszystko. To trzeba inne. Z urny wynikają. Oni nie mają mandatu, bo nigdy nie udowodnią, że mają mandat prawdziwy. To są urnowi. No i oczywiście idąc dalej, posłowie sejmiku, czyli radni sejmików wojewódzkich, to urnowi są, prawda? No prezydent będzie urnowy, no i paseł, mamy sejm urnowy. Mamy sejm urnowy. Między wyborcami a tymi ludźmi jest urna po środku, prawda? Którą nazwałbym czary-mary. Można ich też nazywać, proszę Państwa,
prezydent Czary Mary, miasta, burmistrz Czary Mary i tak dalej, i tak dalej. Czary Mary. Dlaczego? Żeby dać im do zrozumienia, że oni nie są w sposób oczywisty przedstawicielami społeczności, narodu. Nie są w sposób oczywisty, tylko w sposób domniemany, religijny. Nam się narzuca i każe się w to wierzyć od 1946 roku. Wiemy już dzisiaj krocząco, w 1946 roku referendum sfałszowane. W 1947 roku wybory do Sejmu Ustawodawczego sfałszowane. No i jak się będzie odkrywało pewne tajemnice co 50 lat, to będziemy się dowiadywać i dowiemy się prawdopodobnie w 2055 roku, że wybory w 2015 roku zostały sfałszowane. Problem w tym, że cały czas nami rządzą przedstawiciele, którzy wynikają z fałszowanych wyborów. My się już krocząco dowiadujemy, tak, bo już minęły te czasy tych trzymania w archiwach, to i teraz wiemy, na Wikipedii można zobaczyć, że wybory te pierwsze w 1946, 1947 i tak zostały fałszowane. Będziemy krocząco się dowiadywać wszystko, bo te dokumenty będą wypływać, ludzie będą powoli przed śmiercią przekazywać prawdziwe informacje, jak fałszowali protokoły i tak dalej, bo oczywiście sumie im będzie nakazywało. I będziemy się z opóźnieniem dowiadywać. Tylko z tego by wynikało, że Polska jest rządzona przez uzurpatorów i fałszerzy cały czas. Że mamy fałszerski Sejm, fałszerski samorząd i tak dalej, i tak dalej. I my chcemy co zrobić? Przypilnować tych fałszerzy, tak? Czy widzieliście Państwo, jak ktoś jedy na targu gra w trzy kubki? Czy ktoś się zgodził, żeby go pilnować? No możesz sobie przyglądać się, prawda? Możesz kontestować, że to było fałszywe. Możesz powiedzieć, o, tu pan sfałszował. No ale co z tego wyniknie? No co nawet wyniknie z tego, że tych trzech wolontariuszy napisze w internecie, na swojej stronie, czy gdzieś tam napiszą, prześlą, powiedzą, te wybory zostały sfałszowane. No ale jaką to ma wartość prawną? No zerową oczywiście, tak? Czyli wszyscy wolontariusze będą uczciwi, wszyscy powiedzą, że zostały sfałszowane i co z tego wyniknie? Obowiąże to, co ogłosi PKW, tak? No to po co takie fikcje robić, drodzy Państwo? To jest fikcja. Ucieszyło mnie z jednej strony wystąpienie Jana Żaryna, historyka, który powiedział dużo o Konfederacji Barskiej i nawiązał do tego, że dzisiejsi przedstawiciele to w sumie figuranci. To, że są w wyniku fałszowanych wyborów, to jest jedno, ale to, że oni pełnią pewną misję jurgielniczą, nie w interesie Polaków, to jest drugie. Natomiast zmartwił mnie, że podpisał tą listę, wpisał się w ten ruch kontroli wyborów. No oczywiście wydawałaby się ta idea właściwa, ruch kontroli wyborów, ale nie można być w kontroli takiej, która w założeniu nie jest kontrolą, tylko jest fikcją, jest dalej fasadą kontroli. Są przedstawiciele OBW, prawda? Są inni przedstawiciele, którzy mają więcej możliwości skontrolowania, bo ich nie można nie wpuścić, ich nie można, ale oni nie opanują, ich nie będzie, drodzy Państwo, 27 tysięcy. Ich będzie kilku, kilkunastu. Więc w tych kilku, kilkunastu miejscach władza jest w stanie odpuścić i powiedzieć, niech tam będą nawet uczciwe. Tam nie ma problemu, zróbcie wszystko lege artis, prawda? Ci ludzie w tych komisjach są 70 lat przygotowani do fałszerstw. Oni z uśmiechem na twarzy fałszują te wybory, prawda? A nawet gdyby nie sfałszowali, przekazali dobre, to i tak na poziomie wyższym okręgowej komisji i wyżej, czyli wojewódzkiej, będą fałszowane. I jeszcze wyżej. Te dokumenty potem sprawdzają urzędnicy. Drodzy Państwo, no nie dajmy się zwariować. Ktoś powie, że jestem kontestatorem. Nie jestem kontestatorem, tylko jestem realistą. Proszę Państwa, w tej chwili funkcjonuje już równoległy Sejm. Jeżeli ja mówię, że jestem marszałkiem Sejmu Walnego Konfederacji Niepołomickiej, to proszę Państwa, jak to? To jest drugi Sejm? Jest na Wiejskiej pierwszy i drugi jest w Niepołomicach? No tak, jest. Drugi Sejm walny jest. Teraz pytanie, który jest bardziej uzurpatorski? No oni powiedzą, że może ja jestem Sejmem uzurpatorskim. Ja mówię, nie, jestem w sposób legalny i jawny obrany. W internecie można na stronie YouTube Sejm Walny TV obejrzeć od samego początku genezę powstania tego Sejmu. A jaką jest genezą Sejm na Wiejskiej? Manifest PKWN. Więc Państwo musicie powoli rozstrzygnąć. I ja proponuję budować alternatywne państwo Polaków. Czyli to państwo bolszewików nami rządzi, bo oni sobie je sami tworzą. A Państwu każą w tym uczestniczyć. Ja nie mówię, żeby nie uczestniczyć. Nawet nie mówię, żeby nie kontrolować wyborów. Myśmy ogłosili, drodzy Państwo, pospolite ruszenie. Tak. Polacy powinni przyjść gremialnie w sposób taki, żeby to było naprawdę kontrolowane, ale gremialnie, lokalnie, nie że przez ustalone przez PiS osoby. Nie, 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 to bez sensu. Po prostu ustalone i spontanicznie powinni przyjść w 20, 30, 50 lat. Będziemy sobie życzymy oglądać tych wyborów. Życzymy sobie. I zainstalujemy do kamerę. Ustawa nie zabrania. Proszę bardzo, chcemy filmować wszystko. Chcemy jakby je ujawnić od strony głosowań, nie od strony na kogo głosowałeś. No bo to jest tajna wiedza, prawda? No to jest szokujące. Tajna wiedza, na kogo ja głosuję. No to jest szok w ogóle. I z tego ma wyjść legalny kandydat. Tak? Mam w sposób tajny udzielić komuś pełnomocnictwa, tak? Ktoś jest pełnomocnikiem narodu, ale w sposób tajny. No to jest chore po prostu. To jest chore.
Więc my to głosujemy, ale jednocześnie mówimy tak, drodzy Państwo, uczestniczcie w tym życiu alternatywnym. Mieliśmy rząd na uchodźstwie? Mieliśmy. Mieliśmy armię krajową? Mieliśmy. My wiele, mieliśmy wszystkie ruchy powstańcze? Mieliśmy. To była alternatywa do rządzących z nami. To jeszcze mówię o czasach zaborów, tak? Czy nie możemy sobie stworzyć normalnego państwa, normalnego sejmu? A kto nam zabroni? To nam zabroni powołania sejmików powiatowych. Trzeba tylko zrozumieć ideę. Bo wszyscy chcą tworzyć tę władzę, obalać ich sposobem. To się nie da. Tworzyć partię, prawda? I gasić pożar benzyną. No oni się tylko cieszą, jak kolejna partia powstanie, bo ją szybko zinfiltrują konfidentami, podsłuchają i mają kontrolę pełną nad każdą partią. No to jest proste jak drut. To już w 20 latach bolszewicy mówili, że o marszu instytucjonalnym, prawda? Że wszystkie instytucje, nie tylko partie przejmą, ale Związek Filatelistów, Związek Ochrony Zwierząt, każdą instytucję przejmą. Przez konfidentów albo po prostu podstawią osobę i ona przejmie tam władzę. Jaki to jest problem? Natomiast w Sejmie Walnym Konfederackim, gdzie został wybrany Leszczyński, to już jest ciężko komunistom to zrobić. Bardzo ciężko. I Państwo powinniście z tego korzystać. My oczywiście wskazujemy palcem, czy rekomendujemy palcem kandydata na prezydenta szlachetnego Włodzimierza Julia Karpowicza, który wydaje się, że ma szansę w formule wolnej elekcji wygrać. Formule tych czary-mary wyborów, tych urnowych, nazwijmy je wyborów, to są urnowe wybory. Bo to nie są takie wybory, że idziemy i głosujemy i obwołujemy. Nie, nie. My przez urnę mówimy urnie, co ma wybrać i urna ma za nas decydować, prawda? Taki cielec, prawda? Plastikowy czy... I co PiS proponuje? Przezroczyste urny. Przezroczyste urny spowodują, że nie będzie fałszerstw. No, przecież to jest kpina. Co dalej proponują? No znowelizujemy ordynację wyborczą, że PKW będą siedzieli przedstawiciele partii akurat zasiadających. No, drodzy Państwo, to urąga rozumowi. Czyli akurat rządzące partie będą miały swoich przedstawicieli w PKW. No przecież to jeszcze utrwali bardziej. I to jest propozycja chyba PiS-u. No przecież, drodzy Państwo, nie dajmy się zwariować, do czego oni dążą. No to niedługo w ogóle nie będzie potrzebne PKW, tylko że siadą czterech akurat rządzących. No komuniści byli na tyle, że tak powiem, bezczelni, ale na tyle to byli jakby uczciwi, że napisali w konstytucji, że trzy partie będą rządzące. Pisali do konstytucji w 52. To są tylko te partie, które można głosować. A ci mówią, nie, 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 możesz na wszystkich głosować pod warunkiem, że my wygramy, tak? I czterech sobie zamontują tam, PSL, PO i tak dalej, zamontują sobie swoich przedstawicieli i inni mogą wygrać wtedy. No przecież to jest bez sensu, no kompletna paranoja. W tym kierunku oni idą. Czyli udoskonalamy jeszcze system fałszerstwa. Nie wiem, czy Państwo macie takie wrażenie, ale ja mam takie wrażenie, że Polska, ta partiokracja, zmierza w kierunku 40. Cofamy się, czyli mamy teraz rok, powiedzmy, 55, potem 54 i dojdziemy do lat 47-46, czyli do praktycznie apogeum bolszewizmu, prawda? Kiedy, jak to mówili, urna to taka szkatułka, głosujesz na Mikołajczyka, wylatuje czy na kogoś, wylatuje Gomułka, prawda? No przecież to już wtedy tak mówiono i to jest prawda, i okazało się to prawdą. Były całe organizacje, które zajmowały się fałszowaniem. Podmieniano urny wtedy, bo też władza chciała wiedzieć, jak ludzie głosują, tak? To wzięła sobie prawdziwą urnę, bo dzisiaj to nie wiem, czy oni mają wiedzę, jak są prawdziwe wybory, prawda? Wtedy miano wiedzę, ponieważ brano urnę i podmieniano całkowicie urnę z wyborami, tak? Kazano liczyć te już przygotowane głosy. No to byli chyba jeszcze nawet więksi perfekcjoniści, bo mieli dwa w jednym. Mieli prawdziwą informację, jak ludzie głosują, a jednocześnie gwarancję, że wyniki będą tak, jak oni sobie życzą. Dzisiaj to się inaczej robi. Oni ignorują, jak ludzie głosują. Ich to w ogóle nie interesuje. Wyniki mają wyjść tak, jak oni zaplanują. Prawdopodobnie te partie już sobie ustalają w tej chwili, kto ma przejść do drugiej tury, jakie mają być sondaże. Ja oskarżam, oczywiście, że oskarżam wszystkie te partie główne, z PiS-em włącznie, wszystkimi tam. Wszystkie. One sobie siadają i sobie negocjują. Takie magdalenka niekończąca się, prawda? A dlaczego mamy wierzyć, że magdalenka się skończyła? Że okrągły stół dogadywania się wszystkich się skończy? No wręcz przeciwnie, powinniśmy powiedzieć, skoro to było możliwe, to pewnie dalej jest możliwe, prawda? I to trzeba przeciąć jakoś. Trzeba stworzyć formułę jawnych wyborów. Jawnych wyborów. Trzeba stworzyć formułę nieproporcjonalnych, tylko zwykłe liczenie. Większość, prawda, wygrywa, wchodzi. Trzeba stworzyć rzeczywiście jednomandatowe okręgi. Oczywiście, ale w formule sejmikowej. No bo w formule sejmikowej aż to się o to prosi. No bo co tam jedynki, dwójki? No bo ciekawi ludzie, ale potem co? Jak ich umieścić na liście, prawda? Jedynka wygrywa z reguły. To bez sensu. Więc to się aż prosi. Szlachetny Włodzimierz Julian Karpowicz, kandydat na prezydenta, gwarantuje to państwu. Ja z nim rozmawiałem. On powoli, znaczy nie powoli, on za jawnymi wyborami jest. Więc tutaj nie ma. Ja to stanowisko przedstawiłem na tej konferencji w sobotę 21. Natomiast
myślę, że skłania się też do naszej wizji jako idei zmiany ustrojowych, formule sejmiki ziemskie, prawda, sejmiki generalne i sejmiki walne. One są oczywiście różnego typu, bo one są deputackie, kiedy wybieramy, one są normalne, kiedy uchwały podejmujemy, żeby wiedzieć, żeby nadać, związać ręce władzy. Są sejmiki relacyjne, prawda, kiedy, czyli sejmy relacyjne, kiedy aktualna władza musi przyjść i rozliczyć się z tego, co zrobiła. Albo jakoś kwartalnie, albo przynajmniej raz w roku. Musi przyjść i powiedzieć, to jest sejm relacyjny albo sejmik relacyjny. Władza musi to zrobić. Czy dzisiaj radni miejscy, powiatowi, czy inni, czy burmistrz ma obowiązek przyjść i rozliczyć się państwu? Czy on jest sługą, czy on jest panem i władcą? Prawda? Kolejne pytanie, dlaczego nie obieramy sobie prokuratorów? Dlaczego nie obieramy sobie... Tylko to jest, znowu, to już w ogóle nie podlega, nawet to nie są urnowi. To są, nie wiem jak ich nazwać, tych przedstawicieli. Oni są poza wszelką demokracją, tak? Jakąkolwiek. To jest jakiś tam monarchizm, prawda? Czyli wymiar sprawiedliwości jest ustrojem monarchicznym, w którym Sąd Najwyższy jako król mianuje sobie swoich tam podwładnych, prawda? I wara narodowi do tego, jak oni to mianują, prawda? Prezydent ma tylko tych kandydatów trzech i może sobie wybrać, prawda? Ale tu ma ograniczone pole i to jest monarchia. Czyli mamy monarchię w wymiarze sprawiedliwości, czyli władza sądownicza jest ustrojem monarchicznym, władza ustawodawcza jest ustrojem partyjnym, tak? Tutaj też nie ma żadnej demokracji, bo to jest demos, to jest lud, to jest, a tu ma partia tylko rządzi, prawda? I z tej partii wyłania się rząd partyjny, prawda? Rząd mamy partyjny, czyli mamy władzę ustawodawczą i władzę wykonawczą mamy partyjną. A sądownictwo mamy monarchiczne, prawda? Jest monarchia. No, despotyczna, byśmy powiedzieli absolutna, tak? Tam wara komuś się mieszać, kogoś tam próbować, jakiegoś szefa policji, czy prezesa sądu. No nie, nie, nie. To po łapach dostaniemy, prawda? Takiej opcji nie ma. To wszystko jest w gestii tam Krajowej Rady Sądowniczej. No to jest ta czołówka, to jest ten król, byśmy to nazwali w cudzysłowie, prawda? Którzy tam mianują, decydują, kto ma zostać w tym ustroju monarchicznym, zająć jakie stanowisko w wymiarze sprawiedliwości. I ta formuła monarchiczno, no ktoś by powiedział, trochę gorzej, monarchiczno-mafijna, czyli monarchiczno, to też można powiedzieć jako mafijna, czyli mafia sądownicza z mafią partyjną, na tyle się dogadują, że ci, prawda, kradną, a ci zasłaniają. Czyli jak fałszują wybory, to ci mają je powiedzieć, że to nie są fałszowane. 2 plus 2 jest 5, okej, okay, sąd mówi, tak, jest 5. I co mi zrobicie? No i co mi zrobicie, Polacy? W związku z tym nie możemy z tym się bić i kopać z koniem. To jest bez sensu. No jeżeli ktoś tak mówi, trzeba wyciągnąć wnioski i powiedzieć, aha, to wy tak mówicie. Dobrze, to w takim razie my tego nie uznajemy. I dlatego, drodzy Państwo, na koniec powiem Państwu w ten sposób. Nie uznajmy legalności tych wyborów. Uznajmy od początku do końca sfałszowane i używajmy sformułowania prezydent urnowy, tak? I tak mówiłem, i tak dalej, i tak dalej. Albo uzurpator. To samo, jeżeli chodzi o wydarzeń historycznych. August II uzurpator, August III uzurpator, prawda? Tutaj za August Poniatowski, no tutaj bym się wstrzymał może z słowem uzurpator, ale narzucony król, prawda? W tej formule. I tak dalej, i tak dalej. No niech historycy też się powoli określają, prawda? Zwrócę jeszcze Państwu na uwagę, co zrobił Piłsudski. Zauważył, że to się degeneruje, ten system partiokracji. Oczywiście zrobił przewrót majowy i dał szlachetnego Ignacego Mościckiego. Dał szlachetnego Ignacego Mościckiego, narzucił. Znaczy trochę było za późno, bo zmienił konstytucję kwietniową i umarł miesiąc później, 35 rok, prawda? Ale Mościcki jako szlachetny, człowiek wywodzący się ze szlachty, no zapisał się złotymi zgłoskami. To samo my proponujemy. Piłsudskiego nie ma, nie będzie zamachu majowego, ale drodzy Państwo, musimy obrać szlachetnego prezydenta. Dlatego rekomendujemy dalej, żeby głos padł na szlachetnego. Już teraz nie będę wskazywał na Włodzimierza Juliana Korab-Karpowicza. Sami musicie Państwo zdecydować, sami, we własnych sumieniach, kto z tych kandydatów jest szlachetny. Zorganizować się w formułę sejmiku, czyli wybrać sobie marszałka powiatowego, skrzyknąć się, wybrać elektorów i jechać 8 do Warszawy i oddać głos. I to będzie nasz legalnie wybrany prezydent. A u 10 jak najbardziej. Wszyscy Państwo idźcie i kontrolujcie na maksimum jak możecie te wybory urnowe, nazwijmy to, czyli tu jest wolna elekcja, a tam jest ta elekcja bolszewicka urnowa i tam oddajcie głos i skonfrontujemy kto jak wyjdzie, prawda? Oczywiście my uznamy tylko jako sejm walny, my mamy swoją formułę wyborów prezydenckich jak w przyszłości króla za 10 lat, tak? Że tylko na wolnej elekcji to się odbywało i ma gdzie się odbywać. W związku z tym my uznamy za prezydenta legalnego tego, co zostanie wybrane 8. Byłoby najlepiej, jakby 8, 10 był ten sam wybrany. Wtedy nie mamy problemu, prawda? To samo będzie w wyborach parlamentarnych, kiedy my zgłosimy listę sejm walny
i wybierzemy swoich posłów. Ale my i tak uznamy tych posłów, którzy zostaną wybrani na ziemiach, jako posłów do naszego sejmowalnego. I znowu chcielibyśmy, żeby sejmowalny zunifikował się z sejmem na wiejskim. To jest możliwe. No ale jeżeli tak nie będzie, to my uznamy tych posłów jako prawidłowych na naszym sejmie. To się będzie dalej odbywał. Prawda? Na sejmie walnym. To trzeba troszkę zrozumieć, jak to funkcjonuje. I wtedy będziemy mieli co? Swojego prezydenta i swój sejm. On, żeby nie wprowadzać anarchii, drodzy Państwo, on będzie oceniał ustawy. Będzie je albo abrogował, albo przyjmował. Będzie abrogował i puszczał to oczywiście do sejmików ziemskich. Gdy ustawa pójdzie, ta bolszewicka, do sejmików ziemskich, powiedzą, nie zgadzamy się, na przykład gender, wrócimy, mówimy, nie zgadzamy się jako sejmiki, prawda? Lebo trzeba powołać sejmiki ziemskie, które szybko zrobią sejmiki przedelekcyjne, deputackie, wytypują swoich elektorów i tu się pojawią 8. Na tym kończę, drodzy Państwo, zapraszam do moich kolejnych wystąpień. Dziękuję bardzo za uwagę. Jest Polska, a nie komunistyczna. I wszystko wskazuje na to,
drodzy Państwo, że jesteśmy dzisiaj dziedzicami i chciałbym, żeby Państwo to dobrze zrozumieli i właściwie i pokornie zrozumieli, że naprawdę jesteśmy dziedzicami tych wydarzeń 1655, 1768, 1920, 1966. Bo jesteśmy tutaj dlatego, że jesteśmy, tak jak wszyscy ci wymienieni przeze mnie, polskimi patriotami. I wiemy, że jako polscy patrioci mamy na dziś zadanie. Takie zadanie, które mieści się między innymi w tych dwóch wartościach, które zostały wówczas w tych wydarzeniach, o których mówiłem, totalnie zniszczone. To jest godność narodu i wolność, co może grozić utratą niepodległości. Dzisiaj można powiedzieć, że w 2015 roku mamy jeszcze jedną wartość, która de facto może być w normalnych warunkach tylko i wyłącznie narzędziem, ale dzisiaj rozpoznaje znaki czasu, wszystko wskazuje na to, że to staje się wartością, w imię której my tutaj dzisiaj jesteśmy. Czyli jesteśmy jako patrioci polscy, obrońcy demokracji. Czyli jesteśmy jak szlachta polska w XVI wieku, która postanowiła w programie egzekucji praw i dóbr uratować Rzeczpospolitą przed machinacjami wewnętrznymi. Proszę zobaczyć, ile my mamy dziedzictwa w sobie, które należy dzisiaj przeżyć, przetrawić, wprowadzić w język własnego zobowiązania wobec ojczyzny i dzięki tej pracy stać się mądrzejszym i dzięki temu zwyciężyć. A dlaczego porównuję do tak wielkich dat, a nie do jakiejś innej daty, której można byłoby się zmierzyć? Nie, dzisiaj nie ma tak łatwo, żeby się zmierzyć z byle jaką datą w historii Polski. Tylko jest czas na zmierzenie się z tymi datami. I chciałbym Państwu powiedzieć, że jako osoba szukająca zrozumienia w tym świecie publicznym nie ma aż tak dobrych narzędzi poznawczych jak historyk, który bada przeszłość. Ale intuicja wynikająca ze znajomości historii podpowiada mi, że dziś, w 2015 roku, warto, trzeba zdefiniować naszego przeciwnika. I otóż mam wątpliwości, czy Państwo w tych przemówieniach dotychczasowych dobrze go zdefiniowali. On niestety nie nazywa się Bronisław Komorowski, nie nazywa się Ewa Kopacz, nie nazywa się Donald Tusk. To wszystko są marni podwykonawcy. Niestety my jesteśmy dzisiaj... Proszę Państwa, my jesteśmy dzisiaj dlatego w rzeczywistości podobnej do tych, które zaznaczyłem jako nasze wyzwania, że broniąc demokracji, jednocześnie bronimy wspólnoty narodowej i bronimy suwerenności. Ponieważ mam taką intuicję jako historyk, że w geopolityce ogólnoeuropejskiej, w której nasz kraj funkcjonuje, jesteśmy przypisani przez wielkich tego świata, żeby nigdy w ciągu najbliższych przynajmniej dziesięcioleci nie wygrała w Polsce żadna suwerenna formacja. Nam stworzono rolę jako państwu polskiemu, żeby zostało ono zajęte przez ludzi, którzy mają chronić interesy bardzo wielu struktur poza polskich, do tego, żeby naród polski nie widziwiał, nie tworzył rewolucji, był na takim poziomie lewingowskiej rzeczywistości codziennej, żeby był skory do konsumpcji, ale nie do zwykłych patriotycznych, do rozumienia powinności obywatelskich, do bycia odpowiedzialnymi za kraj, za naród, za gospodarkę, za wszystko, co się tutaj znajduje, bo to wszystko ma być rozkładane w celach bardzo konkretnych interesów zupełnie innych struktur i środowisk zewnętrznych. To
nie jest tylko określenie istotne, że to są siły obce, tylko trzeba je zrozumieć. Proszę zobaczyć na przykład, czy dzisiejsze struktury banków europejskich i sił, które znajdują się na terenie Unii Europejskiej, mogą sobie pozwolić na utratę kolejnego kraju. Na przykład po utracie Grecji, po utracie Węgier. A my jesteśmy prawie 40-milionowym narodem. Czy Unia Europejska z punktu widzenia rynku europejskiego i tych wszystkich tak zwanych szeroko pojętych biznesmenów, którzy stoją na straży pewnego układu ekonomicznego, mogą sobie pozwolić, żebyśmy byli inną strukturą wewnętrzną, inną rzeczywistością gospodarczą niż podyktowaną przez stolice poza Polską się znajdujące? Otóż mam pewne przeświadczenie, że nasze wybory, te, które były samorządowe, zostały sfałszowane nie dlatego, żeby fałszerze byli takimi bohaterami, tylko dlatego, że byli takimi tchórzami. Jeżeli naród nie stanie i ta armia nie powróci polskich patriotów, to znajdziemy się w sytuacji nie zwycięskiego ojca Kordeckiego, tylko przegranych konfederatów polskich. Życzę nam wszystkim, jak tutaj jesteśmy i wszystkim Polakom, żeby nie tylko te 75 tysięcy znalazło się, nie tylko te 100 tysięcy, jak ochotnicza armia Hallera, nie tylko tych wszystkich sobie życzmy, którzy będą w marszu i w wielu, wielu marszach i uroczystościach 1 marca w skali całej Polski państwa ich zobaczą. Musi nas być dużo, dużo więcej i tej olbrzymiej wewnętrznej dawki patriotyzmu musi być w nas jak najwięcej, ponieważ musimy wygrać z połową świata. Dziękuję. Witam wszystkich szlachetnych Polaków. Państwo, nazywam się Wojciech Edward Leszczyński. Mam Leszczyński, Karolina. Teraz zmieniam imię tego szlachetnego rozwiązania na Antona Karpowicza. Jestem jednocześnie przez reputację dyrektora Stanisława Leszczyńskiego Akwomoda. Jestem marszałkiem sejmowanego Konfederacji Niepołomińskiej Anatomii 2014. Proszę Państwa, nasz sposób na to, żeby zmienić rzeczywistość Polski, żeby uratować Polskę, jest troszkę odmienna. Oczywiście popieramy ten ruch patroli wyborów, a uważamy, że on jest kompletnie nieskuteczny i będzie nieskuteczny. Natomiast na powiedzmy rozmaitego ruszenia, jeżeli chodzi o datę 10 maja, ale my organizujemy wolną elekcję 8 maja. Wolną elekcję, wolną, bez podpisu. Proszę Państwa, konstytucja bolszewicka, która w tej chwili jest, obowiązuje. Jest pewną przepuszczą sukcesją władzy do 1947 roku. Jest to rodzaj sukcesji pewnej prawa władzy. Pan przewiduje wybory tajne. Naszym zdaniem wybory powinny być jawne. Ja się rozmawiałem z profesorem Karpowiczem, on powiada, że wybory powinny być jawne. Jesteśmy...
minimum 100 tysięcy głosów. Kto królował? Problem jest w tym, że my mamy 100 tysięcy podpisanych, tak zwane sufragium, czyli podpisy złożone przez obywateli. Człowiek, który płaci krzyży, jest traktowany jak analfabeta i on nie podpisuje kontraktu wyborczego. Człowiek, który się podpisze, musi często dobrze na myśli zastanowić, na kogo zagłosować, na kogo oddać kreskę. To jest duży obowiązek. Więc lobbuję za tym, żeby zmienić konstytucję, żeby w konstytucji były wybory jawne. Wtedy nie ma możliwości oszustw. Nie ma kosztów. Proszę Państwa, mamy lepsze w tej chwili, że taka tendencja, że najmuje się prawników, a innych prawników wynajmuje się, żeby kontrolowali tych prawników. Więc tutaj partią opozycyjną jest PiS. Jest PiS, który bierze pieniądze za to, że ma pilnować w tym układzie partyjnym, ma pilnować rządzących, jako opozycja, bierze za to pieniądze. Natomiast jeżeli tego nie potrafi przypilnować prawa samorządowych, to nie ma pracy, czy przypilnuje przyszłość. Drodzy Państwo, ja nie będę się rozwodził, ani dawał polemiki, ja tylko będę mieć stanowisko nasze i naszego kandydata. Ja tu nie robię kampanii wyborczej, tylko mówię jakieś stanowisko. My chcemy przyjąć władzę w Polsce. Cały Sejm, pan ma być zastąpić Sejm partyjny. Proste jak grunt. Żaden pan. I to jest tradycja naszej najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Natomiast popieramy oczywiście ten ruch kontroli wyboru. To nie stoi w policji. Ale jako marszałek sejmowanego, bo marszałek Rzeczypospolitej muszę mieć 10 maja, pospolite, żeby wszystkich Polaków, żeby stanęli. I od dnia otwarcia lokali wyborczych, od godziny 8:30, aż do policzenia wszystkich głosów, z możliwością śledzenia przez internet, bo o tym Państwo w ogóle nie mówicie. Dlaczego o tym nie mówicie, że internet i kamery powinny być zamontowane? Dlaczego o tym nie mówicie? To nie ludzie, ale dzisiaj elektronika śledzi wszystko. Można sobie to wszystko odtworzyć. Jak bym raczej stajemy w Keperfilmie, który ustawia kamery i kogo szukuje? Jakie macie szanse? Od 46 roku wybory wszystkie są fałszowane. Wszystkie, tak? Historycy potwierdzają, że 46, 47, kolejne potwierdzają. Jest specjalna organizacja do fałszowania wyborów. Sprawdźcie sobie Państwo Wikipedię. Jest szansa, że taka organizacja, która de facto w jakiejś sensie nie jest sfinansowana i monitorowana przez jedną z partii, czyli przez PiS, który chce dopilnować być może rzetelności wyborów, a być może, proszę Państwa, własnego kandydata. Nie zajmujemy się tutaj, proszę Państwa, to musi być jasne dla wszystkich, bardzo wieloma pomysłami, jak powinno wyglądać normalnie, jak powinna być ordynacja wyborcza, że mamy taką, a nie inną ordynację wyborczą, ona w tym roku nie będzie zmieniona, w związku z tym nie podejmujemy w ogóle dyskusji na ten temat. Cieszymy się z Pana deklaracji, że popieracie, chociaż nie do końca nie wiem, jak, ale popieracie kontroli wyborów. Jeśli Pan byłby łaskaw w dwóch zdaniach zakończyć swoje wystąpienie, to bardzo bym prosił. Proszę Państwa, to spotkanie przypomina spotkanie partyjne. Jest lista, jest komitet partyjny, przechodzą ludzie, podpisują. Pytam się, gdzie jest debata? Gdzie są głosy dobrze? My robimy sejmik, to powinno być formuła sejmiku. Od razu Panu odpowiadam, bo już te dwa zdania minęły. Nie jest to debata, nie jest to sejmik. Tak. Jest to konferencja dotycząca powołania ruchu kontroli wyborów. Ale przechodzimy.